Poziom był bardzo zróżnicowany, bardzo zróżnicowany. Jednakże myślę, że pomiędzy pierwszym, drugim miejscem, a całą resztą jest dużo pracy. Na pierwszych oficjalnych mistrzostwach Polski pole dance zaprezentowały się 24 uczestniczki w dwóch odsłonach. Taniec konkursowy zawierający 10 elementów pole dance oraz freestyle. Na podium stanęły Joanna Dyrybowska, zwyciężczyni, oraz Patrycja Tasbir, pierwsza wicemis, i Agata Jarzębowska, druga wicemis. Mistrzyni Polski 2012 pojedzie na Mistrzostwa Europy w październiku.